Przy świetle UV odbyła się niejedna dobra impreza, ale dzisiaj to światło UV posłuży nam do czegoś innego. W ofercie Novol pojawiły się produkty, które są utwardzane właśnie promieniami ultrafioletowymi i to dzisiaj Wam pokażemy. Element naszego pacjenta został wcześniej przygotowany, oszlifowany, odtłuszczony. No i właśnie, i co dalej? Będziemy aplikować szpachlówkę. Idziemy ją przygotować. Możemy szpachlówkę nanosić w dwojaki sposób. Albo wycisnąć sobie na aplikator w ten oto sposób, lub jeśli ktoś woli, tak jak ja, nakładam sobie już na element. Nie mam ograniczonego czasu, jeśli chodzi o układanie szpachlówki. Dopóki nie użyję lampy, tą szpachlówką mogę się bawić praktycznie dowolną ilość czasu. Do utwardzania szpachlówki używam lampy UV. W moim przypadku jest to lampa firmy ScanGrip. Powinniśmy się posługiwać przyłbicą, która nam zabezpieczy całą twarz, jak również zabezpieczamy odzieżą wszystkie odsłonięte części ciała. Przede wszystkim pierwsza rzecz to jest odległość lampy od elementu. Powinno to być około 15 cm, aby było to skuteczne utwardzanie. I prowadzimy lampę po całym obszarze szpachlówki. Wspomniałeś o krótkim czasie utwardzania, 30 sekund, minuta. Skąd będziemy mieć pewność, że ten proces został zakończony? Ta szpachlówka zawiera pigment, w tym przypadku niebieski, i po utwardzaniu szpachlówka robi się szara. Ja nie mam stroju, więc uciekam. Jak widzisz, szpachlówka zmieniła kolor z niebieskiego w szary, beżowy. Mamy od razu mierzony czas. Zgodnie z kartą minuta musi wystarczyć. Przystępujemy do obróbki. Ze szpachlówką UV postępujemy tak jak z każdą inną tradycyjną szpachlówką poliestrową. Zaczynam szlifować od papieru 150. Czy ten podkład wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania? Nie, jest to produkt już gotowy w opakowaniu. Po otwarciu należy go tylko i wyłącznie wymieszać. Będziesz podkładował tradycyjnie, pistoletem oczywiście. Tak. Czy do tego coś potrzebujemy innego? Specjalny kubek. Specjalny kubek Mix and Spray, który jest w kolorze czarnym. Zrobiony tak, aby światło przez niego nie przenikało, aby podczas pracy produkt nam się nie utwardzał. Element zaszpachlowany, przygotowany, odtłuszczony. Czas na podkładowanie. No właśnie, od czego zaczynamy? Co jest bardzo istotne, zaczynamy nie od podkładowania. Musimy sprawdzić, czy we wszystkich miejscach ją dobrze utwardziliśmy. Najlepiej zrobić to przy pomocy zmywacza, przy okazji właśnie zmywania. To jest kolor szpachlówki nieutwardzonej. I beżowy kolor szpachlówki utwardzonej to jest ten właściwy. Jeżeli gdzieś dostrzeżecie, że przebija Wam gdzieś kolor niebieski, należy wtedy wziąć lampę UV i taki element jeszcze dotwardzić. Nasza szpachlówka pozwala na pełną kontrolę tego procesu. Podkład możemy nakładać tylko i wyłącznie w dwóch warstwach. Pierwszą nakładamy pół warstwę o grubości około 40 mikronów. Minuta odparowania lub dłużej, ale minimum minuta. Po czym nakładamy drugą pełną warstwę o grubości około 80, co nam łącznie daje wypełnienie grubości około 120 mikronów. To co? Pokażemy? Pokażemy. Do tego podkładu używamy tylko i wyłącznie małych dysz. 1,2 do 1,4, czyli w zasadzie są to dysze do podkładów mokro w mokro. Po minimum minucie odparowania można zauważyć, że powierzchnia podkładu zrobiła się wyraźnie matowa. To jest znak, że rozcieńczalniki odparowały i teraz przystąpię do nakładania drugiej, już grubszej, pełnej warstwy wypełniającej. Wyznacznikiem, że mam osiągniętą maksymalną projektowaną grubość wypełnienia tego podkładu, jest to, że powierzchnię mam całą przykrytą. Jest to wyraźny znak, że grubiej już nam nie wolno. Po upływie minimum 5 minut utwardzamy z odległości 15 cm. Pole działania promienia światła jest taki, czyli potrzebuje
dwa naświetlania. Przy powierzchniach większych jest potrzebne takie wstępne zahartowanie powierzchni. Na samym początku zaczynamy od dużej odległości. Robimy dosłownie raz, dwa, trzy ruchy i dopiero wtedy możemy przystąpić do przybliżenia lampy i utwardzania takiego zasadniczego. Co robimy dalej z tym elementem? Dalsze postępowanie jest tak jak przy zwykłych podkładach, które wszyscy już znacie bez żadnego problemu. Używamy takich samych środków, takich samych gradacji papieru. Wszystko zostaje to samo. Czyli bezstresowo możemy zakończyć naprawę. Robert, dziękuję serdecznie za wprowadzenie w świat produktów UV od Novol. Polecam się na przyszłość. A Tobie życzę udanej zabawy z produktami Spectral UV.